Dobra, ostatnie trzy bitwy w tym dungeonie. Mam nadzieję, że tak samo gładko przejdą jak pozostałe. O, szybszy mój przeciwnik. O nie. Tutaj problemy ze staminą. To nie wygląda zbyt dobrze, chociaż evasion. Ojojoj, to jest trochę wygląda przerąbanie, no ale chyba to powinno go pokonać, bo on jest typem Master Masher ziemnym. A Bernd. A nie, to jest. Nie, zapomniałem o tauncie kompletnie. Więc mogę AoE po prostu użyć. W sumie mam zły set do bitwy, no ale trudno. Sobie zboostujmy damage. No i może teraz się uda. Dwóch pokonuje. I pozostaje ten mistrzu. Oj, usuwam shielda. Więc ładna kontra na niego. Kateri nie użyła żadnego Denialu, to jest ciekawe. Denial, czyli wiadomo, zabieranie tur przez jakieś ruchy kontrolowe i tak dalej. No i walnij mu teraz. Dobranoc. Tutaj jedna tura do przeczekania. I jednym cios, chociaż damage przejdzie. Ale nikogo to nie zabiło, więc. Przechodzimy dalej. To nie jest rank up dungeon, więc jak ktoś raz zginie, to można powtarzać po prostu bitwę, tylko się czas na tym traci. O i tutaj mamy Olifanatika, Paniona i Noagnaroka. Może być trudno. No dobra, zobaczmy. Light switch na początku. Dość denerwujące jest to, że przeciwnik ma dostęp do Megatauntu, a ja nie mam, no ale jakoś to przeżyje. Zresztą jakieś słabsze HP ma ten Olifanatik. Infernal Burst. No, Paniona powinien pokonać. Więc okej, zobaczmy co się stanie. No tak jest, 20 tysięcy damage'a. Nie za wiele jak na rank up trzeci, ale. Zawsze jakiś damage. Czy to go zabije? No, tak jest. Boiling jeszcze z szokiem. Powinien go pokonać. O, jednak używa ataku Katarin. A nie tylko supportu. No to Bidet może lepiej nie. No to dobra, po prostu na dwóch przeciwników zaatakuje. Aktywuje się. No i to jest też fajne, że czasami można nawet unikać tej abilitki, która omija arenowe ataki. Final Burst, albo mogę w sumie dobić tą Lady Miał, ale ja dobiję chyba pozostałych lepiej. Też to powinno co nieco zrobić. Jeszcze stamina odzyskuje. Sabor Drizzle. To dość sporo w sumie zrobiło. Jak nie trafię, to może być ciężko. Ale trafiłem, jest dobrze. Bo Daze ma 25% szansy na nietrafienie i też obniża moc przeciwnika. No i ostatnia bitwa z Pandalfem zaraz będzie. Cała wioska jest pogrążona, dobrze. Każdy mówi o twojej sile, dobrze. Myślałem, że trzeci raz dobrze odpowie. There is just what? Tu jest oczyszczony Pandalf, mój generał. Znaczy, w sensie on mówi do niego, mój generale. Dobra. Pamiętam go. Niektórzy z moich żołnierzy opuścili jego legion, czy coś w tym stylu. Przez niego, Bleedic, for example. She never came back. To w sumie taka zemsta tego Darmita.
Aha, i chcę własnoręcznie pokonać tego Pandalfa. No i ci użyje przemocy, ten zły Darmit. No i o, i tutaj może być ciężko. Do Sharia jeszcze Megataunt. O, shit. No to może być ciężki level. Co? A czemu nie użył? Aha, to trochę dziwne. Get over this. Jeszcze ten stan, ajajaj, to będzie ciężka bitwa, bardzo. Nie wiem, czy tym teamem uda się zrobić, no ale jeszcze trochę HP mam. Niech się nie będą fo... O nie, jeszcze regenerację dał, co za gnojek. No spróbuj go dobić. No jeszcze za mało. Final Burst. No co jest, no ten nieskończony życie ma ten pan Goliat, czy co? Uje, HP straciłem? Na czym niby? O nie. Dobra, spróbujemy parę razy. I widzimy się za chwilę.